Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Pozwoli pan, że zanim przejdziemy do omawiania kwestii chaosu wokół szczepień, to zapytam, jak forma i jak zdrowie, bo wiemy, że przechodził pan COVID-19 i nie było chyba wcale tak lekko, jak się wszystkim może wydawać. No rzeczywiście jest tak, że to taka druga grypa? Nie. Szanowni państwo, panie redaktor, to jest choroba, która jest bardzo zdradziecka. Ja sam widziałem w szpitalu osoby, które miały o godzinie 8 rano saturację 90, a później po kilku godzinach, biorąc podobne leki do mnie, miały saturację 80 i mdlały. To jest choroba bardzo zdradziecka i dlatego warto się chronić. Nośmy maski, uważajmy na siebie. Wiele osób przejdzie tą chorobę pewnie bezobjawowo, dużo przejdzie w sposób bardzo łagodny, ale nie wiadomo, na kogo trafi trudna sytuacja, że będziemy w szpitalu, że będziemy potrzebowali tlenu, że będą potrzebne leki i często się zdarza, że lekarze po prostu mówią, już nie możemy, nie wiemy, co dalej zrobić. Robimy wszystko, co w naszej mocy, a wyniki spadają. Więc szanowni państwo, dobrych świąt życząc wam. Chciałem, żebyście też chronili się przez te święta, bo to nie ma żartów z tą chorobą. Panie pośle, przepraszam, że jeżeli nie chce pan o tym mówić, to bardzo proszę powiedzieć to wprost. Natomiast ja zapytam, dlatego że osoby publiczne jak najwięcej o przebiegu swojej choroby powinny mówić właśnie ze względu, według mnie, na to, że mamy wielu takich, którzy w ogóle istnienie epidemii koronawirusa podważają. W związku z tym zapytam, jak to wyglądało u pana? Bo rozumiem, że na początku wydawało się, że choroba przebiega w sposób łagodny i nastąpiło załamanie, tak jak u wielu osób, tak? Wszystko, na początek przyszło przeziębienie. Mhm. Zaczęło boleć gardło, bolała głowa. No, zrobiłem test. I tutaj pierwszy problem, bo test wyszedł negatywny. Jak wyszedł test negatywny, no to po kilku dniach leczenia takiego antywirusowego zaczęły się problemy, no bo leczyłem się praktycznie nie na COVID. Temperatura zaczęła rosnąć 39, 39,5 i zaczęły problemy się z oddychaniem. I nagle człowiek nie wie od czego, przestaje gorzej oddychać, jest sapka, czyli tak po prostu nieumiejętnie nie potrafimy mówić i jednocześnie oddychać. Dzieje się coś dziwnego z organizmem, no i przychodzi szpital. Ja w szpitalu na SOR-ze, jak też czekaliśmy długo, spotkałem człowieka, który rozpoznał mnie i mówi do mnie, że on nie wierzył w COVID, ale jego mama już jest na górze pod tlenem, a jego starszy tata będzie prawdopodobnie też transportowany do szpitala. I nagle okazało się, że człowiek, który nie używał maseczki, sam powiedział, że będzie pierwszym dzisiaj zwolennikiem opowiadania, że to wszystko się dzieje i że jest COVID, że ludzie chorują. Dopóki mam wrażenie takie też po tej wizycie w szpitalu, że wiele osób, które trafia do szpitala, nie zdaje sobie sprawy, co się dzieje. Bo to jest choroba taka, która nie daje oznaków przez długi czas, a później w ciągu godzin się mdleje. No, gdybym tego sam nie widział, to bym nie uwierzył. A rzeczywiście tak jest. Ale chciałem też powiedzieć jedną rzecz o lekarzach. Znaczy, jeżeli ktoś dzisiaj opowiada, że lekarze robią za mało, to powinien spędzić kilka godzin na SOR-ze, kilkanaście dni albo kilka dni w szpitalu, pomagając, i wtedy zobaczy, że polska służba zdrowia, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze, ale i salowe, robią wszystko, żeby doprowadzić do sytuacji, w której każdy będzie miał pomoc na taką najlepszą, na jaką można w szpitalu liczyć. Tak, pozdrawiamy wszystkich naszych widzów, którzy piszą o pandemii. Życzymy z panem posłem. Jak sądzę, przyłącza się pan do tego apelu, żeby nie musieli się państwo na własnej skórze przekonać, co to znaczy mieć COVID-19. Panie pośle, mówimy o tym, że jak najwięcej ludzi powinno się zaszczepić, że tylko to będzie nam w stanie zagwarantować względne bezpieczeństwo i względny powrót do normalności. Początkowo oczywiście mieliśmy z tym programem narodowym szczepień pewne problemy związane przede wszystkim z liczbą dostaw szczepionek, że producenci się nie wywiązywali z zawartych umów. Później to zaczęło bardzo ładnie się kręcić, mówiąc kolokwialnie. Nawet ze strony opozycji były słowa uznania w stronę ministra Dworczyka, który za ten program jest odpowiedzialny. No i nagle bach, bum, problem. Nie rejestrujemy się wczoraj ze względu na zamieszanie, usterkę, awarię, jakkolwiek to nazwać, do której doszło w nocy ze środy na czwartek. Czy naprawdę uważa pan, że za tę awarię osobiście odpowiedzialny jest Michał Dworczyk, bo domagają się państwo dymisji? Nie uważam, że jest odpowiedzialny osobiście, dlatego że pewnie nie nadzoruje systemów komputerowych, nie nadzoruje decyzji dotyczących włączenia czy wyłączenia poszczególnych grup do rejestracji, ale odpowiedzialność ministra Dworczyka jako szefa i koordynatora całego zespołu szczepień jest duża, bo wczorajszy dzień to był wielki chaos. No, rząd zafundował nam błąd, który będzie odbijał się czkawką nie tyle w rejestracji, ale w osłabieniu przekonania co do szczepień. Ja wczoraj rozmawiałem z wieloma osobami, które mam jeszcze
osobę, którą poznałem na łóżku szpitalnym, więc tak ją powiem, i ona będzie wychodziła, ale wczoraj sama do mnie zadzwoniła i mówi, żebym mówił to wszędzie głośno. Po prostu lekarze wczoraj byli wściekli w szpitalach, chodzili też do pacjentów, to mówili, bo jak dowiedzieli się, że będzie się, że ten system się zawiesił, czy on nie działa, to uznali, że będziemy mieli sytuację, w której ludzie wprowadzeni w błąd, w chaos, w dezinformację, po prostu nie będą musieli się szczepić, a przez to będzie więcej problemów na łóżkach szpitalnych, będziemy mieli więcej zakażeń, więc doprowadzenie do sytuacji takiego dramatycznego zwrotu akcji jak wczoraj, w ciągu 4 godzin 3 razy zmieniano zdanie, pokazuje, że jednak minister Dworczyk nie nad wszystkim panuje, bo o godzinie 8 zapewniał, że wszystko jest w porządku, a o godzinie 11, że nie. Każdemu się zdarzają błędy, ale nie wystarczy powiedzieć przepraszam. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak będzie rzeczywiście ten program wyglądał, dlatego Lewica dzisiaj rano na kontroli w KPRM-ie i zażądamy bardzo prostej rzeczy. Pokażcie nam na dokumentach, a nie tylko na tablicach PR-owych, na konferencjach prasowych, jaki macie plan i czy rzeczywiście jest plan. Czy Centrum Zarządzania Kryzysowego ma taki plan, czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało takie wytyczne, czy Ministerstwo Zdrowia tym dysponuje. Jeżeli to macie, to my pochwalimy, ale chyba wy tego nie macie. Panie pośle, ze względu na to, że Michał Dworczyk wczoraj tak często zmieniał zdanie i opinię, może można postawić tezę, że to jest decyzja polityczna, że to nie była żadna awaria, że to nie była żadna usterka, tylko że rzeczywiście było tak, że możliwość rejestracji dla młodszych osób została otwarta, no i później ktoś się zorientował, że zaraz, coś mi tu nie pasuje i decyzja z jakichś tam, tylko właśnie nie wiemy jakich względów, została cofnięta i stąd no potem efekt domina, cały chaos i wszystko się posypało. Może to właśnie chodzi o politykę, a nie o awarię techniczną, której do tej pory nikt nie wytłumaczył. W polityce zawsze chodzi o politykę i tak jak walczymy dzisiaj z pandemią, tak też to jest walka jakaś polityczna. Ja przypominam, że ten proces, w którym jesteśmy, zarządzania chaosem informacyjnym, nie trwa od wczoraj, tylko trwa co najmniej od roku. Najpierw minister Szumowski, pierwszy minister, który walczył z minister zdrowia, walczył z pandemią, 2 razy zmieniał zdanie, jeśli chodzi o to, czy powinniśmy ograniczać wyjścia ludzi, czy nie. 3 razy zmieniał zdanie w ciągu 3 miesięcy, czy nosić maski, czy nie. Następnie 2 razy premier zakończył pandemię. Raz ją zakończył w czerwcu, później zakończył ją pod koniec roku, mówiąc, że szczepionki wszystko wyleczą. 2-krotnie mówiono, że nie będzie drugiego i trzeciego lockdownu, czyli wyłączenia gospodarki. No, jak ten biedny obywatel, taki po prostu oglądający media, bez względu jakie to są media, ma uwierzyć ministrowi Dworczykowi, premierowi, skoro wielokrotnie był wystawiany na próbę no, takiego politycznego oszukaństwa. Mówiono tak, robiono inaczej, mówiono jeszcze inaczej. No, to jest po prostu tak wielki chaos, że dzisiaj ktoś powinien wyjść nie jak minister Dworczyk, tylko jak premier, powiedzieć przepraszam. Ja wczoraj oglądałem wypowiedź pana premiera Kaczyńskiego, ministra od bezpieczeństwa, który mam wrażenie nie dostrzegał problemów, które się rysują. To znaczy opowiada o tym, że największym zagrożeniem dla Polski jest gender i on tu będzie bronił polskiej rodziny, a nie widzi, że te rodziny umierają od Panie pośle, Michał Dworczyk powiedział wczoraj, przepraszam, nie zrobił tego premier, bo premier wydaje mi się, być może niesłusznie interpretuje to jego zachowanie i słowa, ale no, on w ogóle nie chciał odpowiedzieć na pytanie dotyczące tej awarii, tylko krótko urwał cały temat, mówiąc najważniejsze, drodzy państwo, że program szczepień przyspieszył. Czyli premier zdaje się nie widzieć tego kłopotu, który wyniknął w nocy z środy na czwartek. I dzisiaj w nocy po raz kolejny wyniknął, tak. Bo zaczęliśmy dostawać SMS-y dotyczące zmiany terminów informacji, które się pojawiały, sprzeczne z tym, co o godzinie 13.30 w dniu wczorajszym Michał mówił Dworczyk. No, ja rozumiem ministra Dworczyka, nawet go lubię, bo to jest fajny gość. No tylko jego słowo przepraszam, cóż to zmienia? No ja rozumiem, że po tym, jak wczoraj o 13.30 powiedział, że wszystko będzie działało, to powinno działać, no a w nocy znowu nie działa. No właśnie, ten tylko rząd panie... to błąd. Ten rząd to błąd. Ten rząd to jest błąd. Błąd strategiczny walki z pandemią, taktyczny zarządzania pandemią i polityczny opowiadania Polkom i Polakom, że wszystko jest w porządku. Jeżeli tak jest w porządku, to wczoraj dlaczego było najwięcej zakażeń, ponad 35 tysięcy w historii pandemii? Dlaczego mamy jeden z najwyższych wskaźników śmierci na świecie na 100 tysięcy mieszkańców? Dlaczego w Europie królujemy w statystykach? I dlaczego Polacy słyszą cały czas, jesteśmy liderem? Ale czego liderem? No zgonów, śmierci, chorób, no to jesteśmy liderem. A ja słyszę wczoraj, że gospodarki liderem. No takiej gospodarki jesteśmy liderem, że w Bydgoszczy pozamykani restauratorzy piszą do mnie pisma prawie codziennie, mówiąc, że to jest skandal, bo oni po prostu bankrutują z rodzinami, nie mają za co żyć. No
to jest inna sprawa. Do gospodarki jeszcze zaraz przejdziemy, panie pośle, ale kończąc temat tego chaosu szczepionkowego. W dalszym ciągu nie do końca rozumiem, dlaczego domagają się państwo na przykład dymisji Michała Dworczyka, o czym mówili wczoraj podczas konferencji prasowej, a nie na przykład Adama Niedzielskiego. Minister Dworczyk odpowiada za chaos dotyczący szczepień, bo jest do tego upoważniony. Minister Niedzielski odpowiada za organizację służby zdrowia. Ja w ogóle domagałbym się innej rzeczy, tylko nie wierzę, że to jest ktoś w stanie spełnić. To znaczy chciałbym, żeby przyszedł Morawiecki, Niedzielski i Dworczyk, przeprowadzili wielogodzinną debatę w Sejmie, o której będziemy mogli porozmawiać. Lewica złożyła w ciągu ostatnich 3 miesięcy 3 wnioski o takie debaty. Za każdym razem słyszymy, ale nie ma problemu, w ogóle przeszkadzacie. To jest coś, co tylko powoduje chaos w naszej pracy. No chaos powoduje to, że panie redaktor, ja się nie żalę, ale to jest po prostu w demokratycznym państwie aż śmieszne. Przez 3 miesiące premier nie znalazł czasu, żebyśmy się spotkali na takim wspólnym zespole, jak się spotykaliśmy z opozycją i żebyśmy swoje propozycje nawet położyli na stole. Kładziemy je w Sejmie, marszałek Witek do szuflady, do zamrażarki. To jest pokaz tego, że oni nie są w stanie współpracować, więc opozycja nie będzie współpracowała z tym rządem, tylko będzie mówiła recenzując go i krytykując, pokazując, co się dzieje. A jak to się robi? Robi się dymisjami, robią się wnioskami o to, żeby ktoś odszedł, bo się do tego nie nadaje. I tak, ale wiedząc jednocześnie, panie pośle, że te wnioski absolutnie nie mają prawa się powieść. Ale nie wiem, czy nie mają prawa, dlatego że jak Lewica zaczęła mówić o tym, żebyśmy szczepionki patentowo uwolnili, to słyszałem po 2 dniach i Dworczyka, i Niedzielskiego, którzy mówili, no dobry pomysł, trzeba to rozważyć. Pojechał Morawiecki do Brukseli i zawiózł ten pomysł, coś się zaczęło dziać. Więc to nie jest tak, że nie można zgłaszać pomysłów. Jak Dworczyk zadzwoni do Gawkowskiego i powie, słuchaj, przyjdź na spotkanie, chcę ci powiedzieć, gdzie jesteśmy, Gawkowski nawet święta się melduje. Tylko niech to zrobi, zobaczymy, czy ta odwaga jest. Bo jeżeli do szefa klubu parlamentarnego zadzwoni minister i powie, słuchaj, chciałem wyjaśnić, żebyście widzieli, co się wydarzyło, to przyjdę, tylko jakichś takich telefonów nie ma. Panie pośle, a propos polityki europejskiej, jak wczoraj podobało się panu 3 tenorów nowych europejskiej polityki, czyli Mateusz Morawiecki, Viktor Orban i Matteo Salvini, których wczoraj chyba akurat nie miał koszulki z Putinem na sobie? No to grubo pani redaktor tutaj poszła, mówiąc, że to jest tenorzy. Nie wiem, czy oni są tenorami, ale na pewno nie polityki europejskiej. No wie pan, no, wrażenie, zdecydowanie bardziej, gorzej, gdybym powiedziała, że śpiewają falsetem. No to już chyba o tenorów się mniej powinni obrazić. Ale ja nazwę tą ekipę w sposób odpowiedni. Trójka drombo europejskiej polityki. Morawiecki, który za wszelką cenę próbuje udowodnić, że ma na coś wpływ, a nie ma na nic wpływu i to w Polsce widać też po rządzie. Salvini, który za wszelką cenę próbuje Unię Europejską przycisnąć, żeby dała mu środki finansowe na ratowanie gospodarki. I Orban, który widzi partnerów bardziej w Moskwie niż w Brukseli i potrzebny mu dzisiaj jest jakiś sukces, bo musiał odejść z partii europejskich adeków. Ani jeden, ani drugi, ani trzeci nie stanowi indywidualnie postaci w polityce europejskiej, a we trójkę stanowią postaci, które są śmieszne. No dobrze, ale pana zdaniem rzeczywiście my powinniśmy to rozpatrywać w kategorii śmieszne, czy jednak zastanawiać się nad konsekwencjami takiego sojuszu? Dlatego, że są tacy, oczywiście, którzy twierdzą, że w ten sposób rząd Zjednoczonej Prawicy nas wpycha w ramiona Władimira Putina. Czy to jest zbyt daleko idące? Na pewno na takie spotkania, takie sojusze osłabiają pozycję Polski, może wzmacniają pozycję Węgier, ale Polski osłabiają. Polska strategiczny sojusz powinna wiązać z Waszyngtonem i z Brukselą i do tej pory przynajmniej na linii Waszyngton wydawało się, że to jest zbudowane. Przynajmniej takie propozycje składał i tak zapewniał rząd Morawieckiego, a wcześniej Szydło. No, dzisiaj ta konstrukcja sojuszu pokazuje, że my szukamy odpowiedzi na pytanie, jak wzmocnić się w Unii Europejskiej, tylko nie szukamy partnerów, którzy rzeczywiście mogliby stanowić o sile naszej w Europie Środkowo-Wschodniej, Czechy, Słowacja, Estonia, Litwa, Łotwa, tylko szukamy partnerów na Półwyspie Apelińskim, szukamy partnerów w Węgrach, którzy w polityce europejskiej są jeszcze bardziej sekowani niż my. No i co to pokazuje, że we trójkę my będziemy coś mogli? Nie, nie będziemy coś mogli. Myślę, że Waszyngton przygląda się temu też z zaniepokojeniem, szczególnie, że sytuacja w Donbasie się zaostrza. Widać, że no Rosja właśnie Rosjanie wciąż przerzucają swoje dywizje w stronę Ukrainy. Nie wiem, czy pan widział te filmy w internecie, gdzie po prostu tak, kilometrowe też kolejki czołgów czekają do granicy z Ukrainą. Sytuacja rzeczywiście wydaje się bardzo mocno zaostrzać. Ja się zastanawiam, gdzie jest reakcja polskiego rządu w tej sprawie. Waszyngton też zaostrza retorykę, podnosi stan gotowości, przygotowania do takiego sytuacji konfliktowej. Najwyższy został wprowadzony w dniu wczorajszym.
z tych stanów gotowości w NATO, to pokazuje, że jednak sytuacja się zaostrza. I ja nie wierzę, że wczoraj Orban razem z Salvinim rozmawiali o Donbasie, a takie stanowisko chciałbym usłyszeć od Polski. To znaczy, jaka będzie reakcja na sytuację w Donbasie, co zrobimy z Ukrainą, jeżeli będzie jakiś rzeczywisty konflikt, który może się tam zaostrzyć i co wtedy? No tak brakuje mi rozmów, to nie jest dziś... A poza tym jeszcze jedna rzecz. Minister spraw zagranicznych, pan Rau, no co to jest za minister? Znaczy, ja nie słyszałem od wielu miesięcy wystąpienia jakiegoś politycznego pana ministra mówiącego o tym, jak wygląda polska polityka zagraniczna. Czy ona jest bardziej zachodnia, czy ona jest bardziej centrystyczna na Europę nastawiona, czy ona jest bardziej wschodnia? Nic nie słyszałem. To jest tak, że minister Rau stał się milczącym ministrem spraw zagranicznych. Czasem coś na Twitterze pisze, panie pośle. Rzadko, no dobra, ale pisze. To nawet ten Waszczykowski jakiś kraj wymyślił, jakiś San Escobar. No coś mówił przynajmniej. No mówił głupio, ale mówił, a te dwóle nic nie mówi. No to może czasami lepiej nie mówić, niż rozwiać wątpliwości. Pani redaktor, polska polityka zagraniczna za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości to jest polityka szukająca wrogów, a nie przyjaciół. A ja jestem zwolennikiem budowania sojuszy. Najpierw z Brukselą, później z Berlinem i z Paryżem. Umiejętność rozmawiania i z Pragą, i ze stolicami państw bałtyckich. Tego mi brakuje. My mówimy o Trójmorzu. Jakie Trójmorze? Gdzie my się spotykamy? Kto z nami rozmawia? No, czy było ostatnie spotkanie na przykład polsko-chorwackie, bo miało być od morza? No nie słyszałem tego. To są zadania ministra Rama. On tego nie realizuje. No, trzeba to powiedzieć jasno. Dobrze, to teraz od polityki zagranicznej do wymiaru sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa, mówi tak. Mamy święte prawo do zreformowania wymiaru sprawiedliwości. Co pan na to? Święte prawo to ma Polska do demokracji, a Polacy do tego, żeby konstytucja chroniła ich przed zapędami autorytarnego rządu Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński za wszelką cenę chce ten system. Widzisz, sondaże spadają. Widzisz, że ma problemy związane z tym, że może nie odtworzyć władzy w 2023 roku i chce zrobić coś, co jest jego marzeniem. To znaczy doprowadzić do sytuacji, gdzie Polska skręci w stronę jawnego autorytaryzmu. Ja jestem głęboko przekonany, że to będzie jeden z takich mocniejszych polów sporu politycznego, który się odbędzie, może w 2021 jeszcze roku, zaraz po pandemii, bo Kaczyński gdzie jak gdzie, ale tu widzi szansę, że będzie bardzo polaryzował społeczeństwo i będzie miało do czynienia to społeczeństwo z takim trochę brakiem wiedzy, bo to prawo zawsze jest trudne. Więc będzie musieli jako opozycja dawać mocny odpór, ale i grozić, bo też powinniśmy mówić uczciwie. Każdy, kto będzie dokonywał zamachu na polskie sądy, na polski wymiar sprawiedliwości i robił będzie to nieuczciwie, w przyszłości będzie przed Trybunałem stanu stał. Jeżeli Kaczyński uważa, że ma pomocników, którzy tam nie staną, no to staną. No dobrze, tylko Jarosław Kaczyński mówi jeszcze jedną rzecz, że każda ewentualna zmiana w tej reformie wymiaru sprawiedliwości zostanie wprowadzona z poszanowaniem zasad praworządności i niezawisłości sądownictwa. Ale niezawisłość sądownictwa musi oznaczać także przestrzeganie prawa i przestrzeganie ustaw. Z tym jest bardzo różnie i to też będzie uwzględnione, mówi prezes. No to ja powiem bardzo poważnie. Jarosław Kaczyński chce Polkom i Polakom ukraść demokrację i za wszelką cenę szuka sposobów, jak to zrobić w sposób taki, gdzie założy białe rękawiczki, a jednocześnie w Europie nie będzie sekowany za to, co robi. My nie możemy pozwolić na to, że będziemy przymykali jako społeczeństwo oczy. Nie może robić tego opozycja, a jak to się stanie i będą chcieli przegłosować ustawy, to musimy wychodzić na ulicę. Świeczka pod sądem z roku 2017 powinna być symbolem tego, że Polacy nie dadzą sobie ukraść demokracji, swobody, wolności, a doświadczenia Solidarności, które tak niweczy, depcze Jarosław Kaczyński, powinny być symbolem walki o wolne sądy. No dobrze, panie pośle, ale nie sądzi pan, że jeżeli takiego wywiadu Jarosław Kaczyński udziela po 6 latach rządów Zjednoczonej Prawicy, no to coś jest nie tak? To znaczy, że przez tych 6 lat Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny, jako minister sprawiedliwości, mając wszystkie narzędzia w ręku, niektórzy mówią, że mając zbyt dużo narzędzi w ręku, nie przeprowadził tej reformy w ogóle? Czy to jest jakaś taki psztyczek ze strony prezesa w stronę Zbigniewa Ziobry? My przeprowadziliśmy dużo reform i to złych reform. Ja przypominam, że są spory cały czas z Komisją Europejską, z Europejskim Trybunałem i mamy też problemy związane z tym, jak instytucje w Polsce funkcjonują. Przypomnę Trybunał Konstytucyjny, całkowicie upolityczniony, sędziowie nielegalnie wybrani,
Krajowa Rada Sądownictwa, zmiana ustrojowa powodująca, że mamy nominatów politycznych, którzy kasę wyciągali, zamiast zajmować się rzeczywistym odnową wymiaru sprawiedliwości. Do tego mieliśmy zamach na organizację sądów powszechnych. Mieliśmy próbę odwoływania zmiany w Sądzie Najwyższym sędziów, którzy nie spełniali warunków lojalności wobec PiS-u. No to wszystko się wydarzyło. To wszystko trzeba będzie też odkręcić. To nie jest tak, że my jesteśmy dzisiaj na drodze i ścieżce do pełnej swobody w wymiarze sprawiedliwości, albo żeby można było powiedzieć, tam dobrze się dzieje. No nie dzieje się źle. A co oznacza słowa Jarosława Kaczyńskiego? No to oznacza domknięcie systemu i zachęcanie Ziobry do tego, żeby był jeszcze bardziej aktywny. To pokazuje, że dzisiaj Kaczyński próbuje za wszelką cenę polaryzować scenę polityczną tym, co mu się zawsze udawało, czyli wymiarem sprawiedliwości, opowiadaniem, że będzie lepiej w sądach, bo ludzie często są wkurzeni na sądy. Przecież one teraz też w pandemii nie działały. A to, że Jarosław Kaczyński mówi to teraz, to wie, że zaczynamy powoli wychodzić z kryzysu pandemicznego, bo przypominam, że ostatni zamach na sądy był w styczniu 2020 roku, czyli na 3-4 tygodnie przez pandemię. Później to wszystko wyluzowało, bo nie wiedział, co Kaczyński się będzie działo, a dzisiaj próbuje znów ten spór wzniecać. Panie pośle, i tu stawiamy kropkę. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, gościem Super Raportu. Wszystkiego dobrego na święta, spokoju i zdrowia przede wszystkim. Zdrowych, wesołych, dobrych świąt rodzinnych i z zabezpieczeniami, pamiętajcie państwo. Tak jest, i w reżimie sanitarnym. Panie pośle, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki, do usłyszenia.